Halo, dzień dobry, cześć. Slay the Spire, Slay the Spire, Ironclad i ja. Jak zwykle wspaniały, niezawodny i z filmami zawsze na czas, Michał Rawik. Polecam, pozdrawiam. Hoj, 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 moimi państwo, zaczęliśmy sobie ranik Ironcladem, pancernikiem, jak to woli. No i skończyliśmy sobie pierwsze miasta i wzięliśmy bodajże runiczną piramidę ostatnio, także weźmy też i tym razem. No i lećmy sobie dalej. Układa się to póki co całkiem nieźle, z tego co pamiętam. Fajne mamy artefakciki, całkiem ich sporo. No i tak sobie lecimy powolutku, dobrze. I wybierzmy, gdzie my byśmy chcieli iść, tak żeby złapać jak najwięcej elit. Tutaj jest po jednej, tu jest, widzę, druga. Sorry, coś kuźwa się znowu nie wyspałem, coś się nie wysypiam ostatnimi czasy. Dobrze, no to musimy iść tu. Ale ja bym chciał jeszcze sklep załapać, więc ja myślę, że pójdziemy tędy, sklep i w lewo. Myślę, że to jest dobry pomysł. No i mamy, sobie ptoki. O nie, ptice. Tak nie można. Dostaniemy 6 punktów bloku. Więc i w sumie 6 punktów bloku i mamy glinę. Za każdym razem, gdy otrzymamy obrażenia w walce, zyskujemy 3 punkty, aha, w następnej, a przetasowanie, czyli dostaniemy na razie tylko 6. Czy byśmy chcieli się bronić przed... Możemy wziąć tak, chociaż kurde, teraz nie dostanę. Dobra, to weźmy tak na razie. To weźmiemy bloczek i to weźmiemy sobie, po prostu machniemy któregoś za 9, tego co mam najmniej HP na przykład, elo. Mogłem zrobić odwrotnie, to bym sobie tego kurde ulepszył, no nic. Dobrze. Czyli dostaniemy za 2. Tragedii nie ma, tragedii nie ma. Za 2, mało tego, dostaniemy 12 punktów bloku. Nie, 6. No dobrze, 6. Mówi się trudno, teraz tak, teraz mogę sobie albo machnąć sobie bloczek sobie i se machnę. I poza tym możemy też machnąć sobie to. 10, proszę bardzo. I zrobimy tak. I kart sobie nie dobieramy. Nam tutaj te ziutki niewiele zrobią. Ale zaraz nam karty nie odlatują. Pozro, zapomniałem, że mamy runiczną piramidę. Oj, to w sumie to nawet nie wiem, czy to jest ten, czy to jest tak dobrze. Bo no bo właśnie, bo pełna ręka i nie będziemy nowych kart dobierać. Ajajajajajajaj. No to ja kurde nie o tym nie pomyślałem. Wniosek z tego taki, że lubimy mlekołaki. No, że dałem trochę dupy, no, muszę przyznać. Troszkę dałem dupy, no. Bo kurde faja. Ajajaj, no nic, no. No nic, dobra, spokojnie, będzie dobrze. Z tą runiczną piramidą trochę zrąbałem, muszę przyznać. Myślę, że zrobimy tak sobie. Tak, i on teraz za 24, jo. Jo, to padnie 2. Co jest? Dlaczego tylko połowę? Co? Jak? Obrażenia od kart ataku są zredukowane o 50. Teraz mi to mówicie. Teraz? Ajdź, no nic, dobra. Mam antystresówkę, będzie dobrze. Ej, nie, no to jest pierwszy pokój, bez jaj. Bez jaj i moja ręka jest pełna. O, to jest właśnie, kuźwa, aś. Dałem dupy z tą runiczną piramidą w sumie. Ja nie jestem w stanie tak tych kart wyrzucać w ogóle, żeby tutaj coś... Aha, no tak, no przecież. O, ja pierdzielę, ile ja muszę się na... nachrzanić teraz. Nie, tragiczna jest ta runiczna piramida. Ja pierdzielę, muszę pamiętać o tym. Muszę o tym pamiętać, że ta piramida tutaj, w tym wypadku, w wypadku tych przeciwników, w wypadku Ironclada, pancernika, który nie ma, nie wiem, karcioch za zero czy coś, że to wcale nie jest nic dobrego. Może strasznie mnie ci przeciwnicy sponiewierali teraz. Ja cię kręcę. Szok. Naprawdę, esencja stali, weźmy to. Zyskaj 12 punktów bloku, kiedykolwiek przeciwnik cię zaatakuje, zadaj mu 4 punkty obrażeń. No to jest fajne. Weźmy to, aczkolwiek ja pierdzielę. Szok. Widzisz przed sobą ołtarz jakiegoś zapomnianego bóstwa. Na ołtarzu stoi bogato zdobiona figura kobiety. W ogóle coś ten...
zmieniłem położenie mikro. I teraz jak w trakcie zmieniam, będzie zabawnie. Z rozpostartymi ramionami wzywa ciebie, żądając ofiary. Utrać 20 punktów życia, ale otrzymaj 5 maksymalnych PZ. No weźmy, no. Powiedzmy. Idźmy sobie na zwykłego, niech będzie. Wielki mi zwykły. Wybrana, witam cię. Witam cię. Zróbmy tak. Ulepszmy sobie to na przykład i teraz zróbmy sobie tak. Jeb, 21. Coś pięknego. Nie dość, że nie zada mi obrażeń, to jeszcze dostanie 2 razy po 6. Coś pięknego, dziękuję. Dobra. No i teraz mam problem, bo teraz co tutaj z Ziutkiem zrobić? Co tu z Ziutkiem zrobić? No, tak trochę jajco. Teraz trochę jak nie odrzucam kart, to po cholerę mi te wszystkie karty, które dobierają, nie? Kurde, z drugiej strony fajnie, no bo mam teraz na ręce na przykład 3 karty bloku. Jak on będzie coś tam mnie mocno atakował, to tak w teorii mogę ładny blok zarzucić. Kiedykolwiek zagrasz kartę nie będącą atakiem... Aha, okej. Okay. Nie, no na razie to ten, nie, no luzik, spoko, spoko ziomek, ja na razie nie zamierzam cię ten, w ogóle nic innego w to są te, nic innego zagrywać. Jeszcze. Okej, dostałeś sobie siłę i teraz chcesz mnie tutaj atakować, no dobrze. Ale ja mogę cię machnąć tak całkiem solidnie, mocium panie. Zróbmy tak. Poleci oszołomienie, spoko. Teraz mogę walnąć go za 18. On mnie próbuje walnąć za 16. Czy ja bym chciał? Samo zapłon 7 i 18 daje 25. I tak go nie zabiję. No więc tak, raz mogę mu... A, mogę najpierw to, okej. Mój błąd. Okej, dobra, no, w porządku. W porządku, jest okej. No, zaraz... dostanę na mordę dużo, strasznie do mnie. To mnie boli troszkę, no ale nic, dobra. A zaraz, nie dostałem, a czemu? Czy dostałem? Może i dostałem. Ja miałem wrażenie, że... Nie, to nie ten artefakt. Miałem wrażenie, że... O nie! I to... A nie, zaraz, dobra, to znika, bo to jest eteryk, dobra, jest git. Teraz powinienem mu nakopać do dupska tyle, ile wlezie. Nie wiem, czy chcę tego używać, chyba nie chcę. Walnijmy tak i tyle. Tak, zróbmy. Miałem wrażenie, że to będzie w tym, w ręku zostawać, nie? Więc jak ja teraz nie odrzucam kart, to w ogóle tragedia by była. Mogę mu walnąć za 6. Mogę też się bronić po prostu. Co prawda to mi strasznie dużo powtasowuje tego gówna całego, no ale... 18. Dostanie mi się trochę na ryjek. No ale dobra. Okej, czyli tak, 6. Ale 16 jest git, teraz mu tak. No i dobra, jest gicior. Jest gicior, powinno być dobrze, ale ja cię pierniczę, to jest tragedia jakaś naprawdę. Nie, jeszcze jeden HP, naprawdę. O jest, naprawdę. Idź pan ziomek, ja pierdzielę, ale to... Runiczną piramidą się dokopałem. Szok. Nie, nic nie biorę, mam za dużo kart, Spinelando. Siema handlarz, a masz możliwość wykopania artefaktu? Teraz zyskać siłę w obozowiskach, maksymalnie 3 razy. To jest fajne, w sumie. Pola kart na ekranie wyboru jest zwiększona o 1, nie. Kiedykolwiek w jednej turze zagrasz kartę mocy, ataku i umiejętności, pozbądź się wszystkich negatywnych efektów, to też jest fajne. Ale nie wiem, czy ja nie wolę tego. Nie masz w ręce kart ataku, dobierz 2 karty. Nie, 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 nie. Dobrze, weźmy to po prostu. Nawet nie wezmę kart removal, ale a to i będzie git. Mam 35 kuźwa tego zdrowia. Czy ja chcę na pewno iść na tą elitę? No powiedzmy, że chcę, no. Kamienny kalendarz. Na koniec 7 tury zadaj 52 punkty obrażeń wszystkim przeciwnikom. Bardzo mnie to cieszy. I teraz tak. Mogę iść tędy. Ale wtedy tylko jedną elitę będę miał. A tak będę miał 2 elity.
No i pytanie, czego ja bardziej chcę. Dobra, idźmy na elitę. Zobaczmy, no najwyżej nasza przygoda skończy się już teraz. Aczkolwiek Księga Sztychów strasznie duży damage zadaje, ale... 2x6 zada, tak? Czyli kuźwa. Ja dostanę tylko 6 tego. To nic, dobra. Dostanę za 6 po prostu od gościa. Okej. Okay. Teraz będę miał 3 punkty bloku. Jest git. Jest git, 3 punkty bloku. Nie jest git. Czy ja chcę używać samozapłonu? Chyba chcę. Dobra, weźmy użyjmy tego. I weźmy blok. Teraz weźmiemy sobie, machniemy blok. Mam 16. 3x6 to jest 18. Dostanę za 2. Mogę walnąć samozapłon i on będzie tam sobie tam pięknie działał. Będę dostawał pory. A, zróbmy. Dobra, luz. Zróbmy tak. To przynajmniej będę mógł sobie blok stakować i jakoś tam jakoś on będzie dostawał poryju przynajmniej. Dobrze, 12 punktów bloku i jak on zaatakuje, to jest niezłe. To jest całkiem niezłe, muszę przyznać, aczkolwiek to jest jeszcze lepsze. Ale 21 kuźwa, jak to mnie rypsnie. Dobrze, weźmy tak. Za 24 go walnijmy. On za 21, 5 bloku, 5 bloku. Myślę, że to mogę wziąć, 4 punkty pancerza, 5 bloku, 5 bloku, weźmy po prostu 5 bloku. Okej, okay, 11, 15, pięknie. Czyli dostanę za 6. No, powiedzmy, no, jest za 20. No ja go nie walnę w żaden sposób. Ja pierdzielę. Nie jest dobrze, słuchajcie, nie jest dobrze. Ale też nie jest jakoś wybitnie tragicznie. To walnijmy go tak. Okej. Okay. No na los, w sumie obrowałem za 2, więc nie powinno być tragedii jakiejś wielkiej. Jakiejś wielkiej tragedii nie powinno być. No teraz miło by było, żeby go jakoś zajumać. Zaciukać i w ogóle. 6 razy 5. On bije za 30. Czy ja mam jak go zabić? Bo jak nie mam, to trochę finito. Dostanie za 7, będzie miał 29. Czy ja mam szansę zadać mu 29 obrażeń? Raczej nie, no nie mam co tutaj kombinować, bo mam 9. ...21 obrażeń mogę zadać, nie więcej. Więc mogę wziąć blok, mogę wziąć 12 punktów bloku. 17 punktów bloku mogę wziąć. Jak wezmę 17 punktów bloku, to da mi razem 23. Czyli razem będę miał 39. On bije za 30, więc w teorii powinno być git. Nie no, lecimy w blok, no. Muszę wziąć blok, koniecznie. 25. Nie wiem skąd się to wzięło, ale cieszę się. Okej, no to teraz to gościu padnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Cieszy mnie to niezmiernie. Misiu, leżysz. Elo. Dobra, poszło, ale wcale nie było tak kolorowo i wesoło, jak myślałem. Przy podniesieniu wybierz kartę ataku na początku każdej walki. Ta karta będzie w twojej ręce. Bardzo mnie to cieszy. Myślę, że to. Byśmy chcieli. Jeden punkt słabości na wszystkich przeciwników. Nie, nic nie chcę. Mam za dużo kart, kuźwa. A tu muszę chyba zamiast ćwiczyć i jeden do siły, to ja muszę chyba odpocząć, bo mnie ta elita kolejna to po prostu ja pitole jak zatłuczę. Lećmy tutaj, mamy jeszcze sklepik po drodze, bardzo fajnie. Dobrze, że to jesteś ty, a nie ten wąż. Boże, jak ja nienawidzę tego węża. 22. Cieszy mnie to bardzo, więc lecimy tak i lecimy tak, elo. Pasożytnicze zarodniki! Trzeba się, Boże, jak ty bijesz. Za 21, you fucking bitch. Mogę 9 punktów bloku. Ja myślę, że tak, że sobie machniemy bloczek, no. Machniemy 9. I chyba nie machniemy 3, tylko po prostu ciebie machniemy w ryło. Tak myślę.
3 punkty bloku to takie... Okej, dostał po ryjku, ale ja cały czas, kurde, mam mało... Damage'u ma, znaczy ten... Życia! Kuźwiks. Ile ja mu zadam? Ja mu prawie nie zadam obrażeń. Ja pitole, co tu się dzieje, słuchajcie, co tu się dzieje? Ja mogę próbować zadać obrażenia. Ale ja nie jestem w stanie mu zadać tych obrażeń. Dobra, zróbmy tak. Machnijmy to. Za 3. Dobra, ja potrzebuję czegoś dobrze. O Jezu, on się zastanawia. On się zastanawia, jak to jest cudowne. Dobrze, weźmiemy tak. To mu za 11. To mu jeszcze raz za 11. Jest coś tym uwalnia za więcej? Nie. I mu za 8. Dobra. Dobra, i teraz tak. No ale teraz ja go znowu nie zabiję. Chociaż? No on dostanie ten. Po otrzymaniu obrażeń zyskuje 3 punkty bloku. No właśnie, czyli on... Kuźwa. Za 21. No tak to dostanę 6 bloku, a tak dostanę mniej, więc nie wiem, czy mi się to... ulepszy. Ile on wtedy? Normalnie 6? 10, więc pewnie koło 6 damage'u może zada. Zadał równo 6, to byłoby dobrze, bo to wtedy miałbym szansę na to, żeby Ziutka zabić. W przeciwnym wypadku nie bardzo. I teraz raz kozie śmierć. Fuck! No nie pykło! Nie opada mu ten blok jeszcze w te... Fuck me! No to ja jestem ciekawy, jak jest tą elitą dam radę, słuchajcie. To się trochę zastanawiam, muszę przyznać. Ta potka jest spoko. Dobra, to w ogóle won, nie biorę żadnych kart. Dajcie mi coś w tym sklepie dobrego. A to nie sklep. Wulkanicznie, jak dodajesz kartę ataku do talii, zostaje ona ulepszona. Fajnie, ale ja nic nie będę dodawał. No, rzesz. To ja chcę mnie walnąć za 4, możemy to osrać, bo ja mam tak ładnie tutaj, prawda, cyk. Cyk. Bo dostanę, no właśnie, 6 z tego. Dobra, muszę zarąbać w sumie tego gremlina przywódcy w jakiś sposób. Fucking byczek, ty dużo bijesz, ja pierdzielę. Za ile? 3 razy 9? Kuźwa, pojednało cię? Mogę podwoić siłę, tylko co mi to da? Ja go nie zabiję, tak? Więc powinienem się bronić. Albo zarąbać to 3 razy... Ja pitole, toż to jest 27. Toż to jest 27, ja pitole. Nie jestem w stanie tyle bloku naklepać nawet. Nie mówiąc o tym, że ten gówniak mnie atakuje też. Dobra, zróbmy tak. Tego po prostu zabijemy. Żeby przeżyć. Nie, no ja nie wiem, czy ja tym Ironcladem jestem w stanie tą drugą mapę w ogóle... O rzesz. I ten za 28? Zgrzało cię, ziomek. Dobra, padł, tylko że ten kolejny przywoła teraz pewnie. No właśnie. Walniemy tak, to ten padnie.
od tego się wybronię. Ale z drugiej strony on zarzuci Bóg wie jaki damage. W sensie damage up. I on wtedy będzie bił mnie za tyle, że ja pitolę. No ale nie mam chyba innego wyboru, ja muszę w tego bić. Tak no. Nie no stary, nie atakuj. O Boże, cudownie, ten nie atakuje przynajmniej. Ho! Dobra, możemy zwalnąć samozapłon. Tylko czy ja chcę na pewno, muszę się zastanowić. Mogę walnąć samozapłon z jednej strony. I zrobić też tak i ulepszyć sobie na przykład to. Teraz tym mogę pierdyknąć za 10 i on będzie w następnej turze przez dwie następne tury otrzymywał więcej damage'u. Dobra, przywołał jeszcze dwóch. I każdy chce zadać mi jakieś obrażenia, czyli to jest tak naprawdę to jestem martwy w tej chwili. Znaczy jakby się nie obronię przed tym, no w tym kontekście. No i chyba w ogóle nie jestem w stanie się przed tym obronić. Mogę walnąć tak. Ale to mi nic nie da. Fuck! To by było na tyle. To by było kuźwa na tyle, bo teraz tak, ten mi za 4, co z tego, że on oberwie. No, kuźwa, co z tym Ironcladem, słuchajcie, no coś nie działa, no, coś nie działa, po prostu coś nie działa. Nie potrafię rozkminić gościa. Nie potrafię gościa rozkminić, ale nic to. A kuźwa niby najłatwiejszy, no. Pierwszy dostępny. Zobaczymy, zobaczymy, jeszcze spróbujemy, ja się nie poddaję, ale następnym razem weźmiemy defekta. Tymczasem dziękuję pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć i czołem, o. Tak wam powiem.